Kryteryjnego została nam już tylko piątka. Rozpoczyna skok tej grupy Rafał Śnisz. 24,5 metra w tym przejściu. I teraz ten drugi skok Rafała Śniża, aż tak się bardzo dobry. Wylądowany gdzieś w okolicach 120 metra. I on teraz powinien objąć się wprowadzenie po kursie. Grzegorz Mięcz, jak na razie 223,8 punktów, a teraz Rafał Śniż. 120,5 metra to najdłuższy skok tej grupy semiodopewnie może z tej wysokliwości. Zobaczmy jeszcze lądowanie, płytne tym markiem. Bardzo dobra próba, dobre skoki dzisiaj Rafała Śniża na skoczni w Wiśle Malince. No i on spadł 237 punktów, obejmuje prowadzenie, będzie więc co najmniej piąty w tych zawodach, bo pozostała nam już na rozbiegu tylko czwórka. Kuba Zdinto, Maciej Kot i Adam Małś. Rozpoczyna 20-latek Dawid Kubacki. Bardzo dobra forma latem tego roku. Łukasz Kruczek źle podgląda nam na wodę Jankiatru. Kiwa głowowe te warunki nie są chyba w tej chwili sprzyjające. Tak można wnosić gestykulacje tutaj z twarzy Łukasza Kruczka. Chyba także tutaj z jakich zawodów Piotr Kruczek czeka w tej chwili. Proszę, te warunki będą trochę lepsze. Może też ten wiatr w tej chwili przekracza dopuszczalne 3 sekundy. Nie ma tej informacji, jak w tej chwili przedstawia się siła i kierunek wiatru na skoczni. Dawid Kubacki, gdzie jest decyzja, zatem tutaj jeszcze troszkę nie wiem o tym przed nami. Przypomnijmy więc, że na razie najdalej w drugiej serii Rafał Śniż. On też prowadzi to do 237 punktów. Niestety ten deszcz tutaj cały czas przeszkadza skoczkom. Troszkę podsłuży i organizatorom zawodników. Dawid Kubacki pokaza na tę wystartową przystawiony przez Rafała Śniża. Obaj w pierwszej serii wylądowali dokładnie na odległości 124,5 metra. Kubacki wyprzedzał Śniża o punktu lepszym rodami za styli. Jak będzie teraz, również 120,5, a jaka będzie odpowiedź Dawida Kubackiego? Dobre, wyjście wyjście z kołu, wychodził się do przodu. Walczy do odległości dalej. Bardzo ładny skok tego młodego zawodnika. Dawid Kubacki włączony w miejsce Piotra Żyły do kadry A. 124 metry, a zatem bardzo dobry także i drugi skok Dawida Kubackiego. Po skróconego rozbiegu tylko 2 metra krócej niż w pierwszym skoku. No i Dawid Kubacki będzie teraz top lidera. Wysokie loty, on tutaj rzuca w tył, płynne lądowanie, płynny ten podjazd po skoku i nowa łączka 244,8 punktu. No i teraz popatrzmy, jak poradzi sobie troszkę podrażniony w swoich oczekiwaniach, w swoich ambicjach. Kamil po pierwszej serii, to do 25, to dopiero trzeci. Kamil to na to, spójrzmy na jego skok. No przez płynnie wylosowanie, tak bardzo spóźnił, jak ten pierwszy skok i bardzo ładnie i daleko. Brawa dla Kamila Stocha. Chyba już w tych warunkach tutaj nie dało się dalej skoczyć. 131 metrów, podaje kilka zawodów, poczekajmy tutaj jeszcze na oficjalny pomiar tej odległości, aby nie było pomyłki, tak jak przy skoku Adama Małysza, któremu początkowo zmierzono 134, później była korekta na 134,5, 131 Kamil Stoch, no i oczywiście on w tej chwili jest liderem. No i zobaczymy, czy Maciej Koch, który dokładnie tyle, 131 metrów skoczył w serii pierwszej, zdołał utrzymać tą swoją, no niestety wysoką, drugą pozycję, której tutaj przed tymi zawodami nikt się nie spodziewał. Maciej Koch już na rozbiegu. Nie ma progu. Teraz na 90 km na godzinę najkrótszy skok. Najkrótszy skok Macieja Kocha, gdzie jest w okolicach punktu K wylądowany. W pierwszej serii Kamil Stoch miał 125,5, teraz Maciej Koch 120, zatem przegra zdecydowanie rywalizację z Kamilem Stochem, ale powinien utrzymać swoje miejsce na podium, powinien wyprzedzić drugiego w tej chwili Kamila Kubackiego. No to równo po 18 punktów, łączna nota Macieja Kocha 249,3 punktów, no jest w tej chwili drugi na Kamilem Stochem. No a czy twój 18 latem w tygu mistrza kraju to będzie Adam Małysz? Popatrzmy. Pierwszy skoku, nowy rekord w warunkach letnich tutaj na skoczni w Wiśle Malince 134,5 metra. No i teraz druga pozycja. Dużo bezpieczną przewagę w pierwszym skoku nad Kamilem Stochem. Czy to czy spokojnie bezpiecznie czy też powalczy odległość? Adam Małysz już w powietrzu. Ładnie pochylony do przodu, garetnik skok, brawa dla Adama Małysza, wygłos tej kalkulacji, także daleko, ponad 120 metrów, Adam
wspaniały szczyt, złotym medalistą, przez prawie 130 uzyskuje w tym drugim skoku, a zatem ten drugi skoku przegrał obecny z Kamilem Stokiem, ale oczywiście w łącznej punktacji on będzie tutaj zdecydowanie lepszy. Mieliśmy trenera Halu Lepisto, zadowolony z pomocy swojego podopiecznego, no bo to, że te zmiany tutaj w Wrocławiu, co pokazał to Halu Lepisto, które wynikają ze zmiany współczynnika BMI, że zawodnicy skaczą teraz na krótszych kartach, że nie mogą być zdrowe, bo tych tyłów nie są korzystne dla Adama Małysza, ale że oczywiście dostosuje się do tej sytuacji, że tak pokieruje trenikami, aby w tych nowych warunkach radził sobie jak najlepiej. No, na razie radzi sobie znakomicie 134,5 w tej pierwszej 130 metrów.